mówiła pani o ubieraniu właśnie, ja wspominałam o tych pokazach w wielu miastach, ubierała pani czołowe również modelki, piękne kobiety. Może ma pani jakąś jedną, dwie takie modelki lub znane kobiety, które lubiła pani ubierać? Uwielbiałam ubierać Adrianę Karambu po mężu, Adrianę Sklernikową, słynną top modelkę, najdłuższe nogi w historii świata, w historii modelingu do dzisiaj. Jak stawałam przy niej na bardzo wysokich obcasach, to sięgałam jej no tak mniej więcej do połowy szyi rzeczywiście, a mam 1,70 m, więc było dobrze. Oczywiście Adriana była wtedy w szpilkach. Chyba była taką moją ogromną muzą. Sheryl Cole, też przepiękna kobieta, też uwielbiałam ją ubierać, ale bardzo przyjemnie pracowało mi się na przykład przez lata z Jolą Kwaśniewską. Właśnie chciałam o to spytać, bo dbała pani o garderobę. Tak, 8 lat to nie tylko ja, była Teresa Rosati, była pani Maja, przyjaciółka Joli, ale był to bardzo wdzięczny, że tak powiem, materiał, ponieważ uczyłam się wtedy, poruszałam się po dyplomacji, bo poza jakimiś tam sukniami wieczorowymi, które były potrzebne, to ja byłam głównie odpowiedzialna za te wszystkie garnitury, kostiumy, takie wyjazdowe, więc wielu rzeczy się przy tym nauczyłam. I to było bardzo fajne i mój zespół bardzo lubił pracować z Jolą Kwaśniewską, ale też zaskoczę wszystkich, żeby była równowaga, że na przykład cudowną osobą, z którą udało mi się współpracować, może nie za długo, bo los tak spowodował, że jej życie się skończyło, to była Maria Kaczyńska. Przecudowny człowiek i ja jestem apolityczna kompletnie i zawsze to podkreślam, że jestem apolityczna i po prostu tak trochę sobie mnie pierwsze damy z ręki do ręki podawały. A czym się różniły pierwsze damy, jeżeli chodzi o wymagania, oczekiwania? Jola Kwaśniewska... Bo wiadomo, gusta są różne. Tak? Jola Kwaśniewska doskonale wiedziała, czego chce. Jola Kwaśniewska była osobą bardzo zdecydowaną, otwartą i taką no, świadomą, że tak powiem, i swojego wyglądu, i mody, i wielu aspektów. Natomiast pani Maria Kaczyńska była niezwykle ciepła. Pamiętam do dzisiaj niezwykle wzruszającą historię, jak pierwszy raz w życiu do mnie zadzwoniła przez naszą wspólną znajomą. Ja wracałam z pokazu w Paryżu i mi bardzo, bardzo gratulowała, że Polska jest taka dumna, że ona jest taka dumna. I pamiętam tę historię, która mnie niezwykle wzruszyła, ponieważ powiedziała: pani Ewo, ja strasznie chcę panią zaprosić, ale wie pani, to nasze mieszkanko to na takiego gościa jak pani się nie nadaje, ale jak ja się już przeprowadzę, bo to były początki prezydentury, jak ja się już przeprowadzę do pałacu pani Ewuniu, ja muszę panią za te osiągnięcia dla naszego kraju uściskać. Więc oczywiście Jola też mi sekundowała i tu też była bardzo dumna z tego, co robię, zawsze to podkreślała, zresztą zbierała świetne recenzje za granicą za te stroje, zawsze mi się chwaliła, pokazywała, przywoziła gazety. Natomiast Maria była, no na pewno nie była osobą tak świadomą mody, na pewno nie była osobą, która wiedziała, co chce i się bała, żeby może to nie była jakaś taka za bardzo widoczna, żeby no, zdecydowanie mniej mody, więcej takiej skromności, chociaż ja uważam, że jako no, pierwsza dama to powinna być mocniejsza, ale tak jak mówię tutaj, zawsze jak pracuję z człowiekiem, to zależy mi na tym, żeby ten człowiek był zadowolony. Czyli chce go pani ubrać, a nie przebrać. Chcę go ubrać, a nie przebrać i też, żeby on się czuł dobrze i czasami ciężko jest oceniać nas, projektantów, za sylwetki pierwszych dam, czy kogokolwiek innego popularnego, kogo ubieramy, bo zdarza się bardzo często, że ja daję jakąś sukienkę i wszystko mamy, i gwiazda mi wysyła zdjęcie tej sukienki. Pamiętam, miałam taką historię z bardzo, bardzo, bardzo znaną gwiazdą i jesteśmy obie zachwycone na przymiarkach, po czym ja patrzę własnym oczom, nie wierzę, a tam są jeszcze dorzucone rękawiczki, a tam jest jeszcze coś dorzucone, a tam jest jeszcze coś, to już nie jest moja kreacja, to już w tym momencie mówimy o czymś, co nie ma zupełnie nic wspólnego z moją wizją, więc jak państwo nas oceniacie, to miejcie na uwadze, że niestety pracujemy z silnymi osobowościami, które nie do końca się nam poddają i potrafią naprawdę skrócić rękaw, wydłużyć, dołożyć pasek i nie zawsze to wtedy dobrze wygląda.